Zróbmy razem coś dobrego. Udowodnijmy, że urbex to nie wandalizm. Zorganizujmy wspólnie challenge, który bezpośrednio dotknie prawdziwego świata. Tym razem nie śpiewem, nie tańcem i nie wygłupami przed kamerą. Ile razy, eksplorując jakieś miejsce, mniej lub bardziej turystyczne, musieliście zaczynać od przedzierania się przez morze śmieci? My doświadczyliśmy tego na przykład podczas naszej ostatniej eksploracji zameczków w Kwietnie. Niemal za każdym razem, gdy docieramy do jakiegoś opuszczonego miejsca, tuż przed czeka na nas festiwal bezładnie rozrzuconego plastiku, papierów, szkła lub worów ze śmieciami. Dlatego podczas wakacji 2021 chcemy dać dobry przykład i namówić do tego innych youtuberów. Nieważne, czy zajmujesz się urbexem, bushcraftem, czy robisz daily vloga. Dołącz do challenge'u Eko Eksploracja. Pokaż, że podczas robienia materiałów znajdziesz chociaż 5 minut na to, żeby posprzątać las, miasto albo przestrzeń dookoła. Zrób to kreatywnie. I przede wszystkim skutecznie. Zasada jest prosta. Kiedy otrzymasz nominację, masz miesiąc na to, aby zaprezentować film, na którym pokażesz, jak sprzątasz śmieci w miejscu, które odwiedzasz po to, aby nagrać je na YouTube. My już to zrobiliśmy całkiem spontanicznie we wspomnianym wcześniej Kwietnie. Do filmu koniecznie dołącz hashtag Ekoeksploracja i nominuj kolejne 3 osoby. Możesz też wykorzystać znaczek recyklingu do umieszczenia na miniaturce swojego filmu. Znajdziesz go w opisie tego materiału. Dźwigam ten ciężki akumulator, bo moja nominacja ląduje do Go Urbex, który swoimi pomysłami elektryzuje polską scenę urbexu na YouTubie. A ja trzymam w ręku koper, bo nominuję rządnego przygód, który 1 kwietnia pochwalił się, że go zgolił. Zmieniłem maseczkę na koń, bo to jest atrybut Sietry, którego nominuję. Uśmiecham się, bo nominuję grupę eksploracyjną Eneś Kazan, a to ekipa naprawdę bardzo pozytywnych ludzi. Za plecami mam śląskiego familoka, dlatego moja nominacja ląduje do Sassy Silesian, która bardzo często kręci się po tym regionie. Jestem w lesie, dlatego że moja kolejna nominacja leci do leśnych ludzi, którzy z całą pewnością już nie jedno wysypisko śmieci w lesie widzieli. No i co? Liczymy na was! No a czy się uda? No zobaczymy, może się uda, może się nie uda, zobaczymy. Mi zależy na tym, żeby udowodnić, że urbex to naprawdę nie wandalizm. A mi zależy na tym, żeby wszyscy się dobrze bawili, no i żeby troszeczkę planeta nasza kochana miała lepiej. Więc pamiętajcie, hashtag ekoeksploracja, ikonkę możecie pobrać, jest w opisie tego filmu. No i co? Czekamy na wasze filmy. Hmm.